Cześć, bardzo mi miło Karol, dzięki za wstęp. Ja po raz pierwszy, mimo że to piąta edycja, miałem okazję wystąpić na czterech poprzednich, pojawiłem się u was na żywo, co mnie bardzo cieszy, jestem, udało się. Mam nadzieję, że i ta prezentacja, jak podobne, prezent jak poprzednie prezentacje z ostatniego spotkania, wam się spodobają. Dzisiaj poproszono poprosiono mnie, żebym opowiedział o temacie, który będzie nieco inny niż poprzednie, i przygotowałem wystąpienie. Na temat tego, co może nas czekać w sprzedaży B2B w 2025 roku, ale już was w ten temat wprowadzam. Jeżeli ktokolwiek z Was miał kiedyś taką sytuację, że e, przyszedł na spotkanie sprzedażowe z klientem, rozpoczął to spotkanie po bardzo długim przygotowaniu i zastał taki widok: e, Ja wyłączę kamerę, bo ja tutaj mam słaby internet, e, wyprowadzicie spotkanie, wszyscy po stronie klienta mają wyłączone kamery i na koniec mówią: e, Bardzo dziękujemy, poprosimy o podesłanie materiałów na i tak nigdy nie odpowiemy. małpafirma.pl jeżeli spotkała Was być może taka sytuacja, że kiedyś wysłaliście ofertę do klienta i on e, już potem przestał odbierać od Was telefon, mimo że chciał na już, na szybko, na teraz, na zaraz, ale nagle umarł, a jak dzwonicie z innego numeru telefonu, to mówi, że już wjeżdża do tunelu i niestety Was nie słyszy. I w szczególności, jeżeli Wasz marketing e, jako główny KPI zajmuje się zbieraniem lajków, to warto, żebyście dzisiaj słuchali. Okazuje się, że jeżeli którykolwiek z tych problemów występuje w Waszej firmie, szczególnie na dużą skalę, to może to oznaczać bardzo, bardzo wiele problemów za lat 2, 3 lub 4. Ja nazywam się Szymon Negacz, jestem właścicielem Wise Group, część z Was może mnie kojarzyć z podcastu NSM, a część po prostu z biznesów, które prowadzimy, którymi się zajmujemy, doradzamy, konsultujemy. W Sellwise, w Adwise jesteśmy agencją marketingową, a w Hirewise rekrutujemy sprzedawców i marketerów B2B. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że cała nasza grupa w ostatnich 12 miesiącach obsłużyła ponad 500 klientów. Co to znaczy? To znaczy, że w ponad 500 przypadkach wiemy, ile zarabia firma, w jaki sposób rekrutuje sprzedawców, jak oni sprzedają, jak robią marketing, z czym się borykają najbardziej, a z kolei co idzie im dość dobrze. I tych klientów to są najczęściej duże firmy produkcyjne, przemysłowe, firmy usługowe, firmy informatyczne, zatrudniające po 1000 osób, 500 osób, 200 osób, dają nam bardzo dobry pogląd na to, jak wygląda rynek. I to właśnie na podstawie tych klientów, których obsługujemy, przygotowałem dzisiejsze wystąpienie. Czyli trendy, o których będę mówił, zmiany do 2025 roku, które widzę, że nadchodzą, nie będą wyciągnięte z palca bądź wydumane, tylko wzięte z realnych obserwacji naszych klientów. I przyniosę Wam dzisiaj trochę faktów faktów, z którymi ciężko dyskutować, ale my niestety jako ludzie mamy tendencję dostrzegać tylko te fakty, które realnie potwierdzają nasze przekonania. Więc to, o co was dzisiaj proszę na czas mojego wystąpienia to otwarcie swoich serc na fakty, które niekoniecznie potwierdzają wasze przekonania, a być może powinny. Może się tak okazać. No i przede wszystkim odpowiemy dzisiaj na pytanie ciekawe, jak to jest u innych, więc zobaczycie, czy przypadkiem te problemy, które będę omawiał, są też aktualne u was. I co ważne, a propos reguł, reguły zawsze muszą być. Wiadomo, że nie wszystko dla wszystkich, więc nie wszystko, o czym będę dzisiaj mówił, może mieć zastosowanie w Waszych firmach. Musicie też zastosować swój własny filtr treści i jednak nie słuchać bezrefleksyjnie tego, co mówię. Więc nie ma czasu. Dali mi bardzo mało czasu na wystąpienie, więc wsiadamy w wehikuł czasu, przynosimy się kilka lat do przodu. I jaką mamy obecnie sytuację? Teraz, dzisiaj. Uwaga! Dziwną. <laughs> to jest prawdziwa odpowiedź, i myślę, że bardzo wielu przedsiębiorców zgodzi się z tym słowem. Naprawdę mamy bardzo dziwną sytuację. A jak spojrzymy sobie na cykle koniunkturalne, to jak widzicie od 1960 do dziś, ten cykl idzie trochę w górę, trochę w dół, trochę w górę, trochę w dół. Jednak mimo wszystko nieprzerwanie od 2008 roku idzie w górę. Nawet kiedy pojawiła się pandemia i teoretycznie powinniśmy mieć kryzys, rządy światowe dosypały nam tyle pieniędzy do garnuszka tutaj, że dalej nie mamy recesji, dalej ta kreska nie poszła w dół. I co ona konkretnie oznacza dla waszych biznesów? Oznacza to, że na rynku jest cała masa specjalistów, którzy od lat 14 nie widzieli recesji. Od 14 lat wykształciliśmy sobie bardzo wielu specjalistów sprzedaży i marketingu i nie tylko, którzy są przyzwyczajeni do Hossy, do wiecznych wzrostów, co, jakby jak wskazuje ten wykres, teoretycznie te wieczne wzrosty nie powinny trwać do końca świata. Czasami jest gorzej, czasami jest lepiej. I to jest na przykład piękna scena, jak dział handlowy otrzymuje lidy z marketingu i relacji zarządu, a następnie siedzi i stwierdza, że one nie do końca są tak smaczne, jakbym oczekiwał. Ten kot, notabene w tej scenie, rozwala tą miskę o ścianę i idzie dalej. Ostawia, że nie będzie tego jadł, bo mu się nie podoba. I to wszystko sprawia, że wasze zespoły. W bardzo dużej części stoją obecnie w strefie komfortu. I nie jest moją rolą być coachem Szymonem, który mówi wyjdź ze strefy komfortu i rozwin swój biznes, bo nie o to chodzi. Ale na pewno chodzi o to, że jeszcze nigdy dotąd zmiany nie zachodziły tak szybko, w tak wielu obszarach. W ostatnich dwóch latach mieliśmy do czynienia z kilkoma lockdownami, z konfliktami zbrojnymi, z ogromną inflacją, z przerwanymi łańcuchami dostaw, z trzema zmiany, zmianami systemu podatkowego, a teraz w ogóle czwarta nam nadchodzi. Kosmos, po prostu kosmos. I to wskazówka pierwsza na dzisiaj. Zadbajcie o zdolność adaptacji do zmian w waszych zespołach. Jeżeli macie zespoły, które na zmianę reagują mm, nie, trochę nie bardzo, nie chcemy, kiedyś działało, to będziecie mieli ogromny problem. Zadbajcie o zdolność adaptacji do zmian. Ona w 2024-2025 będzie szalenie istotna. Dla tych z Was, którzy interesują się tematem, wpiszcie w YouTuba PDCA i znajdziecie tam godzinny materiał, w którym opowiadam, jak wprowadzić to w waszych organizacjach. Ale idźmy dalej, jeszcze 9 punktów przed nami, proces zakupu. Ci, którzy uważnie śledzą moje treści, ja nawet na LinkedIn Local mówiłem już o procesie zakupu, ale on wygląda mniej więcej tak. Najpierw wasi klienci mają problem, ból, wyzwanie, coś istotnego ich boli. Następnie poszukują koncepcji rozwiązania tego problemu. Tutaj do was dzwonią i mówią, ile to mniej więcej kosztuje, a jak to można zrobić, a czy się spotkaliście? Potem się edukują. Tu zapraszają was na bardzo wiele bezpłatnych spotkań. Jeździcie, edukujecie, tłumaczycie, ewangelizujecie. Następnie klient wybiera i decyduje, i dopiero kupuje. Dopiero wtedy jest w pełni świadomy, czego realnie potrzebuje. I teraz zwróćcie uwagę, że proces zakupu dzieli się na dwie części. Jest ta pierwsza część na górze i ta dolna część na dole. Co, co zaskakujące, ale tak, dolna część jest na dole. Brawo, Szymon. Na górze są tak zwani handlowcy-doradcy, czyli handlowcy-doradcy w tych czasach to nie są handlowcy, którzy doradzają ten model telewizora czy inny, ale właśnie handlowcy, którzy pomagają klientom, którzy mają problem rozważyć wiele opcji dostępnych na rynku, a następnie ich wyedukować. A następnie handlowcy-oferenci, ci, którzy agresywnie czekają na zapytania. I wysyłają agresywnie oferty, i agresywnie później czekają aż się sprzeda, eee, tak bywa, eee, to jakby warto rozważyć na przykład to, że w moim przypadku, w przypadku mojego biznesu jest 2022, co prawda, ale całą górną część procesu zakupu robi marketing B2B zamiast handlowców doradców. Jeżeli ja nagram odcinek podcastu albo nagram film wideo, jestem w stanie przeprowadzić moich klientów przez te trzy punkty. Na przykład 40 tysięcy klientów naraz, bo tyle osób słucha mój podcast. I teraz, jeżeli powstanie firma, która będzie próbowała robić to handlowcami, nawet jeżeli zatrudni ich 100, nie będzie w stanie mówić naraz do tylu ludzi, do których mówi nasz marketing. I teraz, na czasy kryzysu i recesji, zdecydowanie wolicie mieć marketing B2B niż 100 handlowców. I marketing B2B w sposób piękny. Opiekuje właśnie ten pierwszy etap procesu zakupu, i tu przychodzi wskazówka druga. Jeżeli proces zakupu Twoich klientów jest długi i wymaga edukacji, koniecznie zainwestuj w mądry marketing B2B. Właśnie w taki, który prowadzi klienta po procesie zakupu, a nie tylko sprzedaje. Ten mądry marketing B2B w 2025 roku będzie robił przeogromną różnicę. I to nas nieuchronnie prowadzi do punktu trzeciego. Skoro marketing B2B to marketerzy. Uwaga, W ostatnim roku do własnej firmy zatrudniłem 16 marketerów, a do firm naszych klientów kolejnych 450. I nauczyłem się jednego. Marketing manager to nie jest marketer specjalista, ale każdy marketer specjalista potrafi udawać marketing managera. To jest duży, duży problem, dlatego że marketing manager to ktoś, kto potrafi ułożyć marketing B2B, a marketer specjalista najczęściej jest specjalistą domenowym, na przykład wie w jakiś sposób robić SEO albo reklamy. I teraz problem jest taki, Wskazówka trzecia, bardzo trudno zatrudnić marketing menadżera, a obecnie jest niesamowicie potrzebny, więc bądźcie czujni. Ci ludzie pojawiają się na rynku bardzo rzadko, a uwierzcie mi, nie chcecie być w 2025 roku bez osoby, która dowodzi waszym marketingiem. Marketing menadżera, który rozumie biznes, który rozumie marketing, potrafi zarządzać projektami, a na dodatek ma talent do analityki, czyli potrafi czytać liczby, które wychodzą z waszego marketingu. Bądźcie bardzo uważni na marketerów na rynku. Jeżeli nie jesteście w stanie zatrudnić takiego marketera, to spokojnie, zostało jeszcze kilka lat, zdążycie zatrudnić kogoś mniej doświadczonego i go wykształcić. I najczęściej jest to jedyna opcja. I to nas prowadzi do punktu czwartego, który dzisiaj, szczerze mówiąc, jest jednym z większych problemów, które. Na no to napotykają nasi klienci, czyli skąd brać wykwalifikowanych kandydatów do pracy. I dzisiaj jest to problem. Wiele badań wskazuje, że za 2-3-4 lata również będzie to problem, dlatego że Zachód z dużą chęcią przychodzi zatrudniać naszych lokalnych polskich specjalistów. I teraz uwaga: pamiętacie ten marketing, który opiekował nam tu klienta? No właśnie. Marketing robiony w ten sposób pięknie generuje nam również tak zwany wizerunek marki. Jeżeli nasi handlowcy na przykład pracują w firmie, która nie ma marketingu i ciągle przegrywają ze swoją konkurencją, która ma ten marketing świetnie zrobiony, w pewnym momencie wykształcają w sobie duże pragnienie, żeby pracować dla tej drugiej firmy, która ma nieco lepszy wizerunek. A teraz zastanawiając się, czego konkretnie szukają pracownicy czego szukają. Przyjaznej atmosfery bardziej niż kiedykolwiek. Ludzie już dorośli do tego, że e, wolą nie dać się upokarzać za duże pieniądze. Szukają naprawdę dobrych środowisk pracy. Szukają też stabilności zatrudnienia, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek ta stabilność zatrudnienia ma bardzo duże znaczenie. Nie muszę tłumaczyć czemu. Punkt pierwszy wyraźnie o tym powiedział. I trzeci, najważniejszy punkt, którego szukają ludzie, owocowych wtorków i pensji na czas. Nie no, bez jaj nikt tego nie szuka, ale widziałem raz ogłoszenie, w którym było napisane, że oferujemy pensję na czas. Zastanawiam się, że mogli tam dopisać, nie będziesz wbity w pracy. I to byłoby równie ciekawe. Ludzie nie szukają pensji na czas, ani owocowych wtorków. Szukają prestiżu i pieniędzy. Chcą dużo zarabiać, koszty ich rosną niewspółmiernie wobec tego, jak wyglądało to kiedyś. Ale też potrzebują przy stole móc pochwalić się, pracuję w tej firmie i zobaczyć w oczach swojego rozmówcy takie chwilowe uznanie. Mówię, wow, w tej firmie pracujesz. I teraz wskazówka czwarta. Bardzo mało osób rozważa w ten sposób marketing B2B wciąż w niego nie inwestując. Ale jednak mimo wszystko zwrot z marketingu B2B znajduje swoje ujście również w lepszych pracownikach, w lepszych zespołach, bo po prostu ludzie chcą pracować. A players want to play for A players. I też w wyższej skuteczności sprzedaży. To znaczy klienci, którzy zostali wyedukowani przez Wasz biznes, chętniej u Was kupują. Nie mogę podać Wam cyfr moich klientów, pomimo, że je znam, mogę podać Wam moje. Na dzisiaj nasza skuteczność Klientów pozyskanych poza marketingiem skuteczność sprzedaży wynosi około 15%, a skuteczność sprzedaży klientów z marketingu wynosi 42%. To jest prawie trzykrotnie więcej. A ja na czasy kryzysu wolę mieć trzykrotnie mniejszy dział sprzedaży, który generuje te same wyniki. Warto to rozważyć. Ale idźmy dalej. Pozyskiwanie klientów. Część z Was teraz mruży oczy, bo mówi: Ten marketing to nie u nas u nas na pewno nie zadziała. OK? Więc pozyskiwanie klientów. Rozważmy dwa proste scenariusze: cold calling i cold mailing. Uwaga, jeden z naszych klientów bardzo mocno uparł się na to, że on będzie robił cold calling. Koniec. Cold calling jest jedyną opcją, bo kiedyś działało. I teraz my go bardzo mocno, można powiedzieć, pchaliśmy w stronę eksperymentów. Spróbujmy. Cold mailing. Nie, cold mailing u nas na pewno nie zadziała, jesteśmy specyficzni, ale spróbujmy. Spróbowaliśmy. Okazało się, że pozyskanie jednego klienta w cold callingu kosztowało firmy 83 tysiące, a w cold mailingu 21 tysięcy. I to absolutnie nie jest zachęcanie Was do cold mailingu jako takiego, ale do eksperymentów przede wszystkim. I właściciel, jak zobaczył te cyfry, to nie był zachwycony, że przez ostatnie 4-5 lat tyle to kosztowało i tak to wyglądało. Ale kiedy przeprowadziliśmy jeszcze jeden eksperyment, czyli cold maile, które są pisane przeze mnie do jednego odbiorcy, nie do tysiąca odbiorców, tylko ja piszę na przykład do Marcina z Szerbi i jestem w stanie napisać wiadomość do Szerbi, nie automatyzację, tylko napisać cześć Marcin. Widziałem, że Szerbi mocno rośnie, mocno się rozwija. Bardzo podobała mi się piąta edycja jakby waszego LinkedIn Local Mega. Te maile pisane jeden do jeden mają najwyższą skuteczność, jak widzicie, w przypadku tego klienta jeszcze bardziej udało się obniżyć koszt pozyskania klienta i do takiego Prospektingu Was zachęcam, bo uwaga, wskazówka piąta unika jakiejkolwiek formy masowego prospektingu. Na 90% ma bardzo słabą konwersję. Dane HubSpota mówią o tym, że od startu pandemii liczba działań prospektingowych w Europie wzrosła dwukrotnie, a skuteczność tych działań w tym samym czasie spadła o połowę. Nic przyjemnego, prawda? Więc warto nie dość, że eksperymentować, to w tych czasach chaosu takiego można powiedzieć, napływu komunikatów zewsząd warto też zastosować komunikację: Ja jeden do ciebie jednego. Utonęliśmy w automatyzacjach. Każdy chce robić automatyzację, pisać maile do 100 tysięcy osób, zamiast po staremu: Ja jeden Szymon do jednego Marcina napisać wartościowego i przemyślanego maila. Hmm? Idźmy dalej. Rzeczywistość się szybko zmienia, to już wiemy, więc uwaga, jeżeli nie znasz odpowiedzi na następujące pytania w mniej niż 120 sekund, zajmij się tym po dzisiejszej konferencji. Uwaga, pytania. Ile masz lidów z jakich źródeł i z jakich segmentów? Ile tych lidów jest kwalifikowanych, czyli sensownych? I ile jest sensownych lidów, przykład z Facebooka, a ile jest sensownych lidów, jak zgłasza się produkcja? Hmm. Następnie, jaka jest skuteczność sprzedaży, średni rozmiar sprzedaży i średni czas sprzedaży, też w podziale na źródła i na segmenty. I w końcu, jakie są powody przegrane i czemu w tych wszystkich przypadkach przegrywamy. Jeżeli rzeczywistość szybko się zmienia, to potrzebujecie mieć barometr na tą rzeczywistość. To znaczy. Widzimy teraz, że na przykład niektóre segmenty klientów potrafią zniknąć z dnia na dzień, bo ceny gazu, bo łańcuch dostaw im się zerwał. Potrzebujecie mieć narzędzia analityczne, które dadzą wam te odpowiedzi, które źródła działają lepiej, które segmenty są bardziej rentowne, które segmenty częściej u nas kupują, które segmenty krócej u nas kupują, które segmenty kupują u nas za więcej pieniędzy. To są wszystko pytania, na które bardzo musicie poznać odpowiedź i jeżeli nie znacie ich w 120 sekund, to wiem co myślicie. Jakbym chciał to bym wyciągnął te dane. <laughs> ale każdy, kto tak mówi, tak naprawdę ich nie analizuje, nie wyciąga na bieżąco. Powinniście mieć te dane przed sobą, na bieżąco, analizować je co miesiąc. Na przykład w moim przypadku produkcja kupuje około trzy razy więcej niż IT w moim biznesie, ale niestety kupuje około 6 razy, 6 razy dłużej niż IT. Warto to wszystko móc sobie zważyć. A w kontekście na przykład skuteczności na prospecting i na źródło marketingowe, to już widzieliście, że 15 do 42% to jest bardzo duża różnica. Jak myślicie, w co inwestuje jako przedsiębiorca? Idźmy dalej. Punkt siódmy. Sprzedaż zdalna. To jest, słuchajcie, bardzo ciekawy trend, e, bo ludzie mi mówią: Szymon, ale z całym szacunkiem, ta sprzedaż zdalna, co to opowiadasz, to ona się niczym nie różni od takiej zwykłej sprzedaży. To jest spotkanie i tu jest spotkanie. Tu negocjujemy i tu negocjujemy, tylko tu na żywo, a tu na zoomie. Mówię naprawdę? To wyobraźcie sobie, że handlowiec wchodzi na spotkanie na żywo. Wchodzi do sali, klient mówi: proszę prezentować. Handlowiec prezentuje, a klient nagle odpala Netflixa w tle. Tu miał być Netflix. O, jest. Odpala Netflixa i mówi: Pan mówi, Pan mówi. W sprzedaży na żywo niemożliwe, ale w sprzedaży zdalnej myślicie, że co klienci robią, kiedy wyłączają kamery? Oglądają Netflixa, czytają maile, oglądają Facebooka, pum, pum wyskakuje powiadomienie. Oznaczono cię na zdjęciu w Facebooku. To jest tak silne, że Wy coś tam gadacie, oni uciekają. Skupienie w sprzedaży zdalnej jest tak niskie, że musicie sprzedawać inaczej, a Gartner uważa, że do 2025 80% interakcji w B2B będzie przebiegało właśnie zdalnie. Niesamowita rewolucja i wszyscy ci z Was, którzy są do niej nieprzygotowani, będą mieli duży problem. Dlatego, że spotkania zdalne prowadzi się inaczej niż spotkania na żywo. Spotkania zdalne nie mogą być nudną prezentacją, muszą być znacznie bardziej interaktywne, żeby klient nam nie uciekł na Facebooka czy do maila. Spotkania zdalne mają zupełnie inaczej planowane agendy, te spotkania powinny być na przykład krótsze. Jeżeli nie znacie zasad sprzedaży zdalnej, to bardzo, bardzo warto, aby... Abyście wy i wasze zespoły zainteresowały się tym, na przykład po dzisiejszej konferencji. W związku z tym, wskazówka siódma: naucz swój zespół reguł sprzedaży zdalnej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo w 2025 to się przyda bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ale idźmy dalej, obecni klienci. To jest, słuchajcie, jeden z moich ulubionych tematów, dlatego że my, jako firma, która doradza sprzedaży i marketingu, można powiedzieć, że śmiało około 80% Zapytań, jakie otrzymujemy, dotyczy generowania nowych lidów, generowania nowych zapytań. I temat obecnych klientów zdaje się w naszej szerokości geograficznej nie budzi zbyt wiele emocji. Większość spotkań zarządu jest na temat nowych klientów, na przykład. Co jest ciekawe, głównie dlatego, że biznesy raczej nie wiedzą, jak rozwijać tych obecnych klientów, okazuje się. Większość firm rozwija obecnych klientów tak, że dzwoni cześć, krzysiek, no i co tam, wszystko dobrze, fajnie, co u ciebie, to jakbyś coś potrzebował, to pisz. Koniec spotkania. Yy, okazuje się, że wielu moich klientów na przykład mówi: yy, Wiesz co, Szymon, my nie dzwonimy do obecnych klientów, bo jak się okaże, że coś jest źle, to jeszcze przestaną kupować. I mi od razu będą chcieli negocjować ze mną, jak do nich zadzwonię. Nie? Słuchajcie, to jest dramat. My mamy jednego klienta, który ma 10-osobowy dział rozwijania obecnych klientów i 8-osobowy dział nowej sprzedaży osoby Wydział Nowej Sprzedaży robi 8 milionów nowej sprzedaży rocznie, a ten zrobił w ostatnim roku 14 milionów nowej sprzedaży u obecnych klientów. I co oni robią u tych obecnych klientów? Tylko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, poszerzają mapę relacji, poznają nowe osoby w ramach firmy i w ramach tych nowych osób dowiadują się jakie mają problemy i wyzwania, i ewentualnie próbują je rozwiązać oraz... W zadanych okresach czasu okresach spotykają się też z tymi swoimi rozmówcami, żeby się, jakie masz cele, co robisz, żeby je osiągnąć i na czym się konkretnie blokujesz. To jest rozwijanie obecnych klientów i bardzo często potrafi przynieść więcej sprzedaży nowej niż nowa sprzedaż. Warto w 2025 roku jakby rozwijać istotnie obecnych klientów, bo koszt pozyskania nowego klienta będzie coraz wyższy. I to jest absolutny fakt. Więc, wskazówka ósma zajmie się jako managementem. Prawie nikt nie robi tego dobrze i znacznie łatwiej generować na tym dodatkowy przychód. I wskazówka dziewiąta. To jest, słuchajcie, ciekawy element dzisiejszego programu. Narzędzia. Jakimi narzędziami dysponują w tych czasach handlowcy? Macie wszystkie tutaj na zdjęciu. Uwaga, na prawym fotelu leży laptop. Telefon, skóra, fura, komura, garnitur i jedź do klientów. Będzie pięknie. A jak powinny wyglądać narzędzia w tych czasach? Na przykład, handlowcy powinni mieć dostęp do Snowio. Żeby móc wygenerować sobie adres mailowy do dowolnego decydenta dowolnej dużej firmy, o ile tylko ma konto na LinkedInie. I móc trafić też bardzo łatwo na to konto na LinkedInie. Następnie fajnie jest mieć, no właśnie, z nawigatora, żeby móc lepiej segmentować swoich klientów. Widzieć kiedy na przykład w firmie zatrudnił się nowy decydent. Kiedy na przykład pracuje już pół roku. Widzieć na przykład, że dany biznes wzrósł, dział handlowy w tym biznesie wzrósł na przykład o 100%. To są dane, które dla nowoczesnych handlowców są niesłychanie potrzebne. Warto mieć na przykład Woodpeckera, który automatyzuje kampanie prospectingowe i pozwala je wysyłać w sposób piękny, zautomatyzowany, przerywać te kampanie, jeżeli klient odpisze, przypominać o napisaniu wiadomości na LinkedInie, na przykład, przypominać o tym, żeby zadzwonić do klienta w określonej sekwencji prospectingowej. Następnie, na przykład Selizer, nasi dobrzy znajomi, którzy gdzieś też tutaj się kręcą na tej konferencji. Selizer, który pokazuje na przykład naszej firmie, które strony oferty są czytane, ile czasu klient je czytał, czy klient w ogóle widział ofertę. Dzięki temu handlowiec nie musi dzwonić do klienta i zadawać tego najbardziej beznadziejnego pytania na świecie, czy miał Pan okazję zapoznać się z moją ofertą, albo co gorsza, co Pan sądzi o mojej ofercie. Dramatyczne pytania. To powinno być pytania, jakie ma Pan wnioski z mojej oferty, ja już wiem, że ten klient ją widział i nie muszę pytać w ciemno. To narzędzie mi to umożliwia. Następnie Albacross. Wiem jako handlowiec, którzy duzi klienci, na przykład odwiedzali stronę internetową mojej firmy. Co na niej oglądali? To jest słuchajcie, narzędzie, a nie komputer na prawym fotelu. Kolejne narzędzie, na przykład Miro, żeby prowadzić fajne, ciekawe, angażujące spotkania zdalne z klientami rysować, pokazywać im wykresy, pokazywać im na przykład flowcharty, które przebiegają. I teraz uwaga, najbardziej trzy rewolucyjne narzędzia: kamera, lampka i mikrofon, żeby na spotkaniu zdalnym było mnie dobrze widać i słychać. To są, słuchajcie, narzędzia na te czasy. I ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w tak wielu firmach nie można kupić handlowcom dobrej kamery, oświetlenia i mikrofonu. Ledwo ich słychać, siedzą na tle jakiejś kuchni, nie widać ich twarzy i próbują coś zdalnie sprzedać. To jest dramat. Warto, wskazówka dziewiąta zainwestować w narzędzia, które rzeczywiście są teraz potrzebne i przydatne przede wszystkim w pracy handlowca. To ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Nie tylko skóra, fura i komóra. A te narzędzia niestety są płatne. Niestety są strasznie drogie, na przykład po 40 dolarów kosztują. Ogromny wydatek. Uwierzcie mi, że warto to zrobić i skompletować zestaw narzędzi, do których mają dostęp nasi handlowcy. I ostatnia wskazówka. Dziesiąta. Dokumenty ofertowe. Uwaga, pokażę Wam, jak wygląda większość dokumentów ofertowych, które widzimy w rynku. Wygląda tak. Jak ci koreańscy oficerzy. Nasza firma, wielka, potężna, wiele oddziałów, jesteśmy najlepsi, najcudowniejsi. Oni powinni sobie już wieszać te medale na spodniach, bo się nie mieszczą. Ale podobnie wygląda większość ofert wysyłanych w działach handlowych. Jest sklejona przez handlowca z trzech PDF-ów, jak jakiś Frankenstein, po prostu. E, tu jest inna ściąga, tam jest inna. Ta oferta zaczyna się od o nas. Na przykład nasza firma, wielka, potężna. Gdzieś tam na ostatniej stronie jest cena. To jest dramat, słuchajcie. Co by było, gdyby oferty projektował grafik i UX-owiec? W mojej firmie kosztowało to około 2000, grafik zaprojektował naszą ofertę w sposób graficzny, tak jak ludzie ją czytają, zrobił piękną okładkę. Na pierwszej stronie naszej oferty jest jak zrozumieliśmy Twoją sytuację, kliencie, a nie o nas. I uwierzcie mi, jak klienci widzą ten nagłówek, jak zrozumieliśmy Twoją sytuację. To czytają wszystko. To jest najbardziej czytana strona w naszej ofercie. Wiemy z Sarajzera. Czytają aktualną sytuację, następnie od czego możemy zacząć. To dwa pierwsze etapy procesu zakupu. Sygnalizujemy problem i jak go planujemy rozwiązać. Na pierwszej stronie naszej oferty jest o kliencie, a nie o nas. Następnie na przykład rozrysowany proces współpracy z pięknymi grafikami narysowanymi dla nas. Gdzieś tam na ósmej, dziewiątej stronie jest dopiero o nas, jak pomagamy naszym klientom, ale już krótko. Później na przykład odpowiadamy na pytania, kim jest konsultant prowadzący. Pokazujemy, jak wyglądają kolejne kroki. Notabene to jest logotyp Audi. Ja kocham Audi. I tutaj widzicie kolejne kroki, co się będzie działo. I na przykład fajny żart na koniec. Z naszego logotypu zrobione drzwi. Otwórz drzwi do współpracy. One się tam otwierają. Coś pięknego. I warto w 2025 roku mieć piękną ofertę, która jest zaprojektowana, przemyślana, leży na stole i broni się samym konceptem tego, jak wygląda, a nie jest sklejana na szybko przez handlowca. Więc, kazówka dziesiąta. Jeżeli potrzebujesz pilnego wzrostu sprzedaży, a wysyłasz wiele ofert, zajmij się ich przerobieniem. ASAP. I teraz, co nas czeka w 2025 roku? Czeka nas bardzo wiele zmian, i czeka nas duża transformacja tego, w jaki sposób ludzie będą kupowali. Będą coraz młodsi, będą kupowali w sposób coraz bardziej chaotyczny, być może konkurencji będzie coraz więcej. Ale liczę, że punkty, o których Wam dzisiaj opowiedziałem, pomogą Wam do tego 2025 roku się dobrze przygotować. Ja trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Pamiętajcie o tym, że rozwój sprzedaży to proces. Nie wszystkie te rzeczy trzeba wdrożyć naraz. Nie wszystkie muszą być wdrożone na tu i teraz, ale mając mądry plan dojścia przed sobą, jest o wiele łatwiej go przejść. Ja Wam szalenie dziękuję. Mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała. Jeżeli tak, proszę o oceny i dziękuję.